od zapomnienia i przekazać zwłaszcza młodszemu pokoleniu, kim on był i jaki był. Stwierdzenie, że był bliskim kolegą i dobrym człowiekiem, to stanowczo za mało. Piotr był pierwszym przewodniczącym niezależnego samorządnego związku zawodowego rolników indywidualnych Solidarność tu na Kujawach, w gminie Inowrocław. Przepraszam, przeziębiony trochę jestem. Znaliśmy się dokładnie, bo byłem wówczas członkiem zarządu tego związku. Śmiem twierdzić, że na Kujawach nie ma drugiej takiej rodziny, która poniosła tak ogromne ciężary i tragedie. Zarówno Piotr, jak i brat Roman, wspierani również przez ojca Michała, byli pierwszymi i czołowymi działaczami rolniczej Solidarności. W stanie wojennym obaj bracia byli internowani. Przepraszam bardzo, muszę chwileczkę. To widać, jak władza komunistyczna się nimi interesowała. Ich żony z małymi dziećmi same zostały w gospodarstwach. Natomiast syn Piotra, kiedy ojciec zginął, był jeszcze w łonie matki. Piotr, przepraszam bardzo za wzruszenie. Piotr zapłacił najwyższą cenę. Był człowiekiem niezwykle odważnym, niezłomnym, bo przecież czasami mi się zwierzał. Nie zastraszył go jego stan wojenny. Działał w tak zwanym podziemiu wolnościowym. Dostrzegał to, że jest śledzony. Wspomnę tu, pamiętam, jak przyjechał do mnie pewnego dnia i mówił, że trzeba przywieźć z dworca kolejowego z Bydgoszczy profesora Stelmachowskiego, twierdząc równocześnie, że on nie może dziś jechać, bo widział w lusterku wstecznym, że za nim jeżdżą. Działaliśmy w kolektywie, więc trzeba było jego wtedy zastąpić. Proszę sobie wyobrazić, jaki to był cios dla rodziny i dla nas bliskich, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że Piotr zginął. Okazało się, że na ciele miał liczne ślady bicia i duszenia. Sekcja zwłok wykazała, że takich obrażeń nie jest sobie w stanie człowiek wyrządzić sam. Natomiast alkohol nie był pity, lecz wlany. Dlatego tu dziś jesteśmy, bo Piotr Bartoszcze była to postać wyjątkowa. Był dobrym organizatorem, cechowała go odwaga i konsekwentność w działaniach. Był bardzo koleżeński. Do dziś pamiętam na jego twarzy ten łagodny, życzliwy i serdeczny uśmiech. To trzeba podkreślić, że był wielkim orędownikiem indywidualnych gospodarstw rodzinnych. Dlatego, kiedy się tylko nadarzyła możliwość, to nie stał z boku, tylko zaraz od 80 roku zajął się organizowaniem na Kujawach i Pałukach kół i struktur Solidarności Rolniczej. Trzeba przyznać, że miał ten dar skupiania wokół siebie rzesze rolników. Oczywiście wymagało to wiele wyrzeczeń, trudu i mozołu, bo wiemy, że w tamtym czasie telefon i to sieciowy, skoro był, to jeden na całej wsi. Powiem wam, że wtedy to była naprawdę prawdziwa solidarność. O ile mogę tak powiedzieć, to ona wówczas pewnie promieniowała i udzielała się również od największego Polaka, dziś już świętego Jana Pawła II,
Kto jednak słuchał nauk papieża, to wie, że wolność nie jest dana raz na zawsze. By nie przedłużać i jakoby podsumować, spoglądając tamte lata, co minęły, i ten czas dzisiejszy, ośmielam się twierdzić, że historia lubi się powtarzać i znów dochodzi do poważnych wypaczeń i wynaturzeń. Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się z polską ziemią na zachodniopomorskim i nie tylko. Piotrze, tak bardzo odczuwamy brak Ciebie wśród nas. Dziękuję za uwagę.